Ksiądz po ogłoszeniu wyroku wyglądał na spokojnego. W przeciwieństwie do grupy zwolenników, która jak zawsze towarzyszyła mu w sądzie. Ta reakcja na wyrok sądu daje pojęcie, co w Tylawie i całej parafii przeżywały te osoby, które zdecydowały się jednak zeznawać przeciw księdzu. Jedną z nich była ta kobieta. Twierdzi, że w dzieciństwie ksiądz ją molestował. Później jej córki. Przez 3 lata już mam dosyć ich wyzywanie, komentarzy głupich. Tych wyzwisk i komentarzy wysłuchiwali przez 3 lata rodzice 6 dziewczynek, które potwierdziły, że ksiądz je molestował. Sprawę 3 lata temu opisała Gazeta Wyborcza. Po tym zajęła się nią prokuratura z Krosna. Nie dopatrzyła się w zachowaniach księdza niczego złego. Prokuratura w Jaśle zupełnie inaczej zinterpretowała takie zeznania dziewczynek. Jak mnie wtedy całował, to on też mówił, że mnie najbardziej ze wszystkich dzieci kocha. Według biegłych psychologów, seksuologów i socjologów ta i bardziej drastyczne relacje są prawdziwe, a oskarżyciele księdza są pewni, że mogłoby być ich dużo więcej, bo katecheta molestował dzieci od prawie 30 lat. Był jednak dla mieszkańców Tylawy i okolicznych miejscowości największym autorytetem. Dlaczego więź pomiędzy rodzicami a dziećmi? Dlatego też, jak podkreślił sędzia w uzasadnieniu wyroku, czynów księdza Michała M., rodzice nie dostrzegali. Przez nieświadomość, ignorancję, może nawet na to przyzwalali, a katecheta z tego korzystał. Nie były to działania wypływające z jakichkolwiek przyczyn chorobowych, lecz zachowania dewiacyjne, pedofilne, typu zastępczego. Mówiąc wprost, ksiądz zdaniem sądu nie tylko powinien, mógł nie krzywdzić dzieci. W ten sposób sędzia w większości potwierdził zarzuty prokuratora. Oprócz kary 2 lat więzienia w zawieszeniu na 5 lat, zabronił Michałowi M. pracy z dziećmi na 8 lat. Prokurator żądał 10-letniego zakazu. Przed ogłoszeniem wyroku katecheta tak odpowiadał na te zarzuty. Gdybym był winny, to bym się pod ziemię schował. Mogę każdemu w oczy patrzeć. Po wyroku ksiądz Michał M. nie chciał rozmawiać. Sądu w tej sprawie trzeba było czekać bardzo długo, a i tak nie można powiedzieć, że dzisiejszy wyrok ją kończy, bo ksiądz może się odwołać, a dzieci można mieć tylko nadzieję, że kiedykolwiek o tej sprawie zapomną. Jakub Sobieniowski, Fakty.